Cześć, tu Michał Koper z portalu ringpolska.pl. Witam Was serdecznie, zapraszam na kolejną bokserską prasóweczkę. Dziś, moi drodzy, niestety znów smutny temat. Wczoraj opowiadałem Wam o przypadku Felipe Nsue, czyli rywala Mateusza Masternaka, sobotniego rywala Mastera, który po walce z polskim pięściarzem trafił do szpitala. Krwiak podtwardówkowy, utrata przytomności, no i został przewieziony do szpitala w Olsztynie, w którym cały czas przebywa i wraca do zdrowia. Niestety ten wypadek nie był jedynym, do którego doszło w miniony weekend na ringach bokserskich. W Kanadzie odbywała się gala organizowana przez Yvona Michela, największego kanadyjskiego promotora, który wcześniej opiekował się m.in. Adonisem Stevensonem, którego kariera również zakończyła się po tragicznym wydarzeniu w ringu. No i na tej gali odbyła się walka kobiet z udziałem Marie Pierre Hull, reprezentantki gospodarzy i zawodniczki 18-letniej zaledwie z Meksyku, Janet Zacharias Zapaty, i w tym wypadku również doszło do tragedii, do nieszczęśliwego wypadku. Na razie w ten sposób to ujmijmy, bo miejmy nadzieję, że Zapata wyzdrowieje, wróci do formy. Pojedynek był zakontraktowany na 6 rund. Rekordy zawodniczych były dość wyrównane, bo ten temat był, tak jak mówiłem wcześniej, trochę mnie irytuje to, że po takich tragediach rozgrywa się, niektórzy używają tych tragedii do rozgrywania swoich politycznych gierek. W Polsce mamy gierkę, tak, rywalizację między PBU i PWBZ, dwoma organizacjami, no i ten przypadek Felipe Nsue jest tutaj też rozgrywany. Takie mam informacje, że będzie tutaj w przypadku tych pięściarek w Kanadzie. Rekordy były dość równe. No, jedna miała dodatni, druga ujemny, ale nie było takiego mismatchu jak w przypadku Masternaka i Nsue. Kanadyjka miała rekord 3-0-1, a Meksykanka 2-3-0. Ujemny, ale dość zbliżone rekordy i również do takiej przykrej sytuacji doszło, tak jak Wam mówiłem. Do takich wypadków najczęściej dochodzi w przypadku właśnie wyrównanych walk, a nie takich mismeczowych, które kończą się szybko. W czwartej rundzie pojedynek był zakontraktowany na 6 rund. W czwartej rundzie Kanadyjka dopadła w narożniku Zapatę z Meksyku, zasypała ją serią ciosów i sędzia ringowy przerwał pojedynek na stojąco. Bardzo słusznie zrobił, zresztą tak samo jak i sędzia ringowy w Mrągowie. Dobre wyczucie sytuacji, przerwanie pojedynku, ale zaledwie kilka sekund po przerwaniu tej walki Meksykanka doznała takich drgawek. Te sceny są naprawdę dramatyczne, nie będę wam ich tutaj pokazywał, i dosłownie po kilkunastu sekundach osunęła się na ziemię, straciła przytomność. Oczywiście krwiak podtwardówkowy, dokładnie to samo co w walce Nsue, taki typowy objaw, natomiast ten wylew tutaj był na pewno dużo intensywniejszy i dotknął jakiegoś takiego bardziej czułego obszaru. Od razu trafiła pięściarka z Meksyku do szpitala, rokowania są podobno, no na razie lekarze są ostrożni, ale mówią wprost, że stan jest poważny, ale stabilny. To trochę taki eufemizm używany przez lekarzy w takich wypadkach, gdy sytuacja jest naprawdę groźna. Ponoć najbliższych 48 godzin będzie krytycznych, jeśli chodzi o dalsze rokowania, o to, co się wydarzy z 18-letnią pięściarką z Meksyku. Czy ona ten wypadek przeżyje i jak będzie dochodzić do zdrowia. Znaczy, jak będzie dochodzić, to się okaże później, bo wiadomo, różnie się te historie kończyły. Mieliśmy Kolona czy Abdusalamowa, którzy no, w tym momencie nie są absolutnie w stanie sami funkcjonować. Dodaszew zmarł po takim wypadku, no, a na przykład Adonis Stevenson no, jest w miarę dobrej formy, tak mówi, sam się porusza, nawet robi treningi bokserskie, na których całkiem ładnie wygląda. Co ciekawe, Adonis Stevenson również był na tej gali obecny, zaproszony przez Yvona Michela, promotora imprezy, kiedyś swojego promotora. A propos Yvona Michela, on po tym wypadku na tej gali powiedział tak: takie sytuacje są bardzo rzadkie w boksie i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by to się nie powtórzyło. No, ładny komunikat, natomiast z prawdą intencje słuszne, ale czy da się je zrealizować, szczerze wątpię, bo sytuacja jest taka: do ringu wychodzi dwóch zdrowych zawodników. Nawet jeśli wyjdzie dwóch zdrowych, absolutnie zawodników, oni się biją po głowach. Oni zadają sobie ciosy w czaszkę, to wszystko jest przyjmowane i w konsekwencji w jakiś tam sposób dociera do mózgu i nie sposób uniknąć takich wypadków. Można starać się, by one były rzadsze, nie wiem, chyba przez, nie wiem, bardziej miękkie rękawice. Nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić, w jaki sposób można zapobiec takim sytuacjom, no, próbując jakąś taką paralelę tutaj przedstawić. Jeśli jesteście zdrowi, jest wszystko z wami w porządku, macie zdrowe ręce, nogi, głowę, ale jak bierzecie udział w wypadku samochodowym, to te badania, które
określają wasz stan zdrowia jako idealny przed wypadkiem, nie gwarantują wam bezpieczeństwa po wypadku, no bo doznajecie obrażeń. Tak samo jest w ringu, możecie być idealnie zdrowi. Tak było w przypadku i Zapaty, i Nsue. Oboje mieli badania medyczne, które były czyściutkie, rezonanse magnetyczne były czyściutkie, nie było żadnych tam nieprawidłowości. Oboje byli zdrowi, w takim stanie do ringu wychodzili, ale dostali cios w głowę i takie są niestety przykre konsekwencje. Także reasumując, niestety dwa takie przykre wypadki w miniony weekend. Życzmy tym ringowym wojownikom, żeby doszli do siebie, żeby wrócili do pełni zdrowia. Na razie tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Bandziorno.